Rozgrywka. Czyli miejsce w czwartym wymiarze w czwórce, w którym testujemy gry planszowe. I jak zawsze pojawił się tutaj Kamil Jasiński. Dzień dobry, panie Kamilu. Co my dzisiaj testujemy? Premiera światowa i premiera polska? Dzisiaj wyjątkowa rozgrywka. Ach. Turbo. Pierwsza prezentacja gry, jaki jest. Już niedługo ta gra trafi na sklepowe półki, a na razie jest tylko tutaj, w czwórce. Limitowana edycja. Prawie że. Klasyk. Dzisiaj przetestujemy tę grę. Na samym początku warto powiedzieć, co możemy znaleźć w tym pudełku. Przede wszystkim mamy karty. I na tych kartach, niedużych karciorkach, możemy znaleźć prawie 500 różnych haseł. Dobrze. Różnorakich. Kumam. Różnorakich. Może być telewizor, może być co innego. Ponadto mamy tabliczki, na których możemy robić notatki, zapisywać różne rzeczy. I jak napiszemy coś na tej tabliczce, to później możemy to zmazać. To są takie tabliczki. Mm-hmm. Więc praktyczne, w podróży, tutaj. I gra polega na tym, że losujemy jedną kartę. Każdy z graczy, akurat dzisiaj nas jest tylko tak mało trochę. No, dużo nas nie ma, no dwóch, no. Więc... Jedna osoba losuje kartę, wszyscy gracze poza jednym bohaterem, wszyscy widzą, co jest na tej karcie napisane i muszą opisywać, jaki jest. Na przykład, jeżeli wylosujemy komputer, to wszyscy gracze opisują... Nie, to nie jest komputer. Ja wiem, że to nie jest komputer, ale ja tak podam przykład. Dobra. Jeżeli wylosujemy komputer, to wszyscy gracze opisują, jaki jest ich komputer i gracz, który nie wie, jakie jest hasło zapisane na karcie, musi zgadywać po tych podpowiedziach innych graczy i im dłużej zgaduje, tym dostaje więcej punktów karnych, no i później przegrywam. Jak może potoczyć się rozgrywka, tłumaczy Wiktor Fabiański, wydawnictwo Trefl. Jeden z kolegów odpowiedział, że jego jest długi, co już spowodowało uśmiechy i się zastanawialiśmy, o czym mówi. Następny gracz powiedział, że jego ma ostry koniec, natomiast kolejny gracz powiedział, że jego jest po tacie. Koleżanka, która zgadywała, naprawdę była cała czerwona, nie wiedziała, co powiedzieć. Oczywiście rozwiązanie było banalnie proste, był to parasol. Zajęło jej to około 6 rund, 6 podpowiedzi, aż zgadła. No i oczywiście otrzymała za to 6 punktów. Punkty w tej grze działają na niekorzyść gracza. Dużą zaletą gry jest fakt, że gracze w różnym wieku będą dobrze się przy niej bawili. Przygotowaliśmy te karty w taki sposób, że są dwustronne. Jedna strona karty, żółta, zawiera pytania bardziej łagodne, takie, z którymi dzieci nie będą miały problemu, żeby znaleźć odpowiedzi. Natomiast druga strona karty zawsze ma pytania nieco trudniejsze, na przykład teściowa. Wiemy, że dzieci nie mają teściowe i takie określenie może dla nich nie być oczywiste, natomiast dla dorosłych może być bardzo ciekawym hasłem do odgadnięcia. I w takim razie możesz powiedzieć, jaki jest twój, to co masz zapisane na karcie. Nie mogę powiedzieć właśnie. No. A, jaki jest? Jaki jest mój... no nie, to bez sensu, bo ja tego nie mam w ogóle, trochę kiepsko mi to wyjdzie. No poczekaj, nie, to zmieniam stronę i już. O, i jaka jest moja... Znaczy ona... Moja jest czysta. Pościel? Nie do końca. No, jeden minus. Dobrze. Moja jest luźna. Koszula. Nie do końca. Hops. Dobrze. Moja jest dzisiaj w kratę. A, widziałeś, żeś spojrzał, ty. Bielizna. Nie... Dobrze, to pięknie. Wiktoria. Czyli brawo. Można. Super. Bardzo ciekawa rozgrywka. Jeżeli chodzi o te hasła, to jeszcze jedna ciekawostka. W tym pliku kart znajdują się czyste karty, na których możemy bielizna zapisać, jak twoja. Tak. Ale te karty nie są w kratę, tylko... Nie. I można zapisać własne hasło, stworzyć samemu, więc taki dodatek, że w pewien sposób sami możemy tworzyć tę grę. To co, zapniemy sobie jeszcze jedną. Tak, to teraz ja. Karteczkę, losuję. Proszę cię bardzo, zamiąchaj. Krowca. I testujemy dalej. Zgrywka. Notuj. No już mam cztery ujemne punkty. No widzisz, no niestety takie jest życie. Moje jest z krzyżówką. To już będzie największa podpowiedź, jaką ci mogę. Z krzyżówką, no. Ciekawe, grube. I jeszcze z czym? Jeszcze z nagością. Z nagością, no. I z krzyżówką jeszcze. No to kombinuj, no to chyba proste. Program telewizyjny? Nie, no jaki program telewizyjny? No ulubione czasopismo tu jest napisane. No. Jakie jest, gdzie jest nagość i krzyżówki? Nie mogę powiedzieć, no. Ale na końcu jest krzyżówka, a na początku są... Jeżeli to jest czasopismo, o którym myślę, to... No, słabe, cienkie. No, niestety. No dobrze. No i pięć ujemnych punktów niestety dostałem, ale całe szczęście w tej grze najważniejsze nie są punkty, jak to bywa w tego typu grach imprezowych. Najważniejsza jest dobra zabawa, o czym mówi Błażej Kubacki z portalu grybezprądu.pl. To jest bardzo towarzyska gra. Zdecydowanie taka, którą najlepiej przeznaczyć na jakieś takie spotkanie
w czasie którego spędzimy trochę czasu ze znajomymi, pogadamy. Jest to gra w dosyć długiej i dużej tradycji takich gier imprezowych. To jest dosyć fajne, ponieważ mamy dużo różnych pomysłów na przedmioty, mamy karty, mamy gotowy, fajny zestaw, który można po prostu wyciągnąć z szafy i zaproponować na jakiejś imprezie. Patrz, jaką kartę znalazłem specjalnie dla ciebie. Wyzwanie. Wygrany odejmuje 2 punkty. A do tego całe szczęście, jaki jest, raczej szybko nam się nie znudzi. Na początku ona nam się podoba, bo jest nowa, a potem może nam się podobać dokładnie dlatego, że ją dobrze znamy. Czyli mamy już swoje standardowe zagrywki, sposoby opisywania i jeśli gramy w tym samym gronie, może się okazać, że każda drużyna, każda osoba ma swoją metodę, która może się okazać lepsza lub gorsza. Już widzę, że jakieś... Ale znalazłem hasło. Dobrze, no to możesz zaczynać. Moja jest... proszę ja ciebie, czekaj, żeby nie było za bardzo sprośnie. Dobrze. Sucha. Kiełbasa. Nie, ale dobrze kombinujesz. Moja jest, prawda, pachnąca nawet można dodać. O, zaczyna się robić perwersyjnie, to dobrze, może zakończmy. Jeszcze jedną po prostu. Jeszcze jedną. Moja jest po prawej i po lewej stronie. Po prawej i po lewej stronie? Tak. Sucha, pachnąca, to jeszcze jedną. No już nie, no już teraz strzelaj, no. Sucha, pachnąca i po jednej, nie wiesz? Po drugiej stronie? Nie wiesz? Nie mam pojęcia. No to sobie przeczytaj. Pacha. A brawo! Znakomicie. Fajna zabawa. Dzisiaj testowaliśmy w rozgrywce grę premierową. Jaki jest? I tym zajął się Kamil Jasiński. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.